Moim gościem jest Jarosław Gowin, były redaktor naczelny krakowskiego miesięcznika Znak, a także były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, witam serdecznie. Panie ministrze, czy istnieje taka dziedzina wiedzy, którą moglibyśmy nazwać filozofią polityczną Karola Wojtyły? Tak, moim zdaniem z jego encyklik, ale także z wcześniejszych dokumentów, tych pisanych jeszcze w roli metropolity krakowskiego, da się wydobyć taka filozofia polityczna. Ona ewoluowała, to co do tego nie mam wątpliwości, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Jeżeli przyjrzeć się nie tylko pismom Karola Wojtyły z lat 60., 70., ale także pierwszym encyklikom Jana Pawła II, to widać, że w tych sprawach gospodarczych Jan Paweł II był przez wiele lat bardziej otwarty na dialog z myślą lewicową, z myślą socjalistyczną czy socjaldemokratyczną. To oczywiście wiązało się z jego wrażliwością na biedę, ale po 1989 roku, a zwłaszcza po udanych doświadczeniach przemian w Polsce, przemian wolnorynkowych, encyklika Centesimus Annus przyniosła moim zdaniem istotny zwrot. W sprawach polityki, bo o nich teraz rozmawiamy, nie o tym najgłębszym wymiarze religijno-duchowym, pojęcie wolności od początku było dla Karola Wojtyły fundamentalnie ważne, dlatego że zetknął się z dwoma totalitaryzmami. Ta opresja, której był świadkiem, była świadkiem i ofiarą. Była opresją na człowieczeństwie, była opresją na jednostce, ale była też opresją na społeczeństwie, na narodzie. I chyba przez długi czas najważniejszy wymiar polityczny, wymiar wolności dla Jana Pawła II, to było zderzenie wolności z totalitaryzmem. Po 1989 roku, kiedy ten drugi z najbardziej ponurych ustrojów totalitarnych świata, czyli komunizm, rozpadł się jak domek z kart, wtedy Jan Paweł II zaczął w swojej refleksji kłaść nacisk na relacje między wolnością jednostki a demokratycznym państwem. Zadawał sobie też pytanie o to, na ile ustrój demokratyczny stanowi gwarancję wolności, a takiej wolności, która nie jest mylona z samowolą, która nie prowadzi do naruszania obiektywnych norm moralnych, tylko wolności, która zawsze w nieodłączny sposób powiązana jest z odpowiedzialnością. Pan już wspomniał o encyklice Centesimus Annus. Papież aprobuje demokrację i wolny rynek. Czy jest to dla pana zaskoczenie w tym czasie? To, że aprobuje demokrację, to oczywiście nie było dla mnie zaskoczeniem, bo przecież sprzeciw nie tylko Jana Pawła II, ale całego Kościoła katolickiego wobec totalitaryzmów wynikał z szacunku dla godności człowieka, ale niezbywalnym elementem tej godności w wymiarze politycznym jest ustrój demokratyczny. Oczywiście Kościół nigdy nie popadał w idolatrię demokracji. Nigdy nie było tak, że demokracja była traktowana jako bożek. Co więcej, nawet dzisiaj Kościół dostrzega, że godność człowieka, te podstawowe wartości mogą być realizowane w różnych ustrojach, ale niewątpliwie w naszym kręgu cywilizacyjnym, w naszych czasach, tym ustrojem zdecydowanie wskazywanym jako najwłaściwszy jest właśnie demokracja. Zaskoczeniem było co innego. Zaskoczeniem była właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej zmiana stanowiska Kościoła w sprawach gospodarczych. Centesimus Annus przyniosło, ta encyklika przyniosła dowartościowanie wolnego rynku, dowartościowanie swobodnej konkurencji, dowartościowanie takiej kategorii jak zysk, która w katolickiej myśli społecznej bardzo często bywa traktowana podejrzliwie, niesłusznie. A papież też w tym czasie, kiedy tę encyklikę pisze, ma to doświadczenie solidarności. Bardzo często, kiedy mówimy o kapitalizmie czy o wolnym rynku, są te pojęcia przeciwstawiane właśnie solidarności. Czy dla Jana Pawła II nie ma sprzeczności pomiędzy kapitalizmem i solidarnością? Sprzeczności nie ma, ale napięcie oczywiście istnieje. Ono istnieje nie tylko w myśli Jana Pawła II, ono istnieje obiektywnie. Kapitalizm to jest przede wszystkim swobodna konkurencja. Ta konkurencja bywa brutalna, bywa bezwzględna. Ale Jan Paweł II
w ślad za Michaelem Nowakiem, w ślad za Richardem Neuhausem, a wcześniej jeszcze na przykład za niemieckimi ordoliberałami, dostrzegł bardzo głęboki moralny wymiar wolnego rynku. Celowo mówię o wolnym rynku, bo samo słowo kapitalizm no niekoniecznie w tych encyklikach używane jest jako słowo pozytywne. Chodzi raczej o gospodarkę, która oparta jest na prywatnej własności, na braku zbyt głębokiej ingerencji państwa w gospodarkę, na umiarkowanych podatkach, bo zbyt wysokie podatki nie tylko niszczą gospodarkę, ale też rodzą wiele nieszczęść takich ludzkich. Przecież kryzys gospodarczy zawsze za sobą pociąga ludzkie dramaty, utratę pracy, bankructwo firm, rozpad rodzin. I wydaje się, że właśnie przemiany polskie po 1989 roku rzuciły dla Jana Pawła II nowe światło na gospodarkę. Panie ministrze, w 1994 roku zostaje pan redaktorem naczelnym Znaku w Krakowie. To jest także taki czas, kiedy rodzi się takie instytucjonalne formy też wyrastające z nauczania Jana Pawła II. Wiele środowisk w tym czasie powstaje albo też no, ubogaca swoją działalność. Proszę powiedzieć, jak wygląda Kraków i Polska z tamtego Krakowa w 1994 roku. To na pewno był Kraków i to była Polska dużo bardziej tętniąca życiem intelektualnym niż dzisiaj. Te debaty, które toczyliśmy nawet na łamach miesięcznika Znak, one przyciągały uwagę ogólnopolskich mediów, one przyciągały uwagę polityków. Dzisiaj ten świat debat intelektualnych zamknął się gdzieś w jakiejś niszy ze stratą i dla tych debat, i na przykład dla życia politycznego. Ja dzisiaj nie znam polityków, którzy poważnie analizowaliby to, co się ukazuje nie tylko w Znaku, ale w jakichkolwiek innych tak zwanych tołstych żurnałach, tych grubych intelektualnych miesięcznikach, kwartalnikach. A Jan Paweł II i jego refleksja były wtedy no, chyba głównym punktem odniesienia nie tylko dla ludzi Kościoła, ale były głównym punktem odniesienia również dla środowisk lewicowych, czy dla tych środowisk, które pozostawały w takim jakimś bardzo trudnym dialogu z Kościołem, mam na myśli środowisko Gazety Wyborczej czy Adama Michnika. Czy z pana punktu widzenia zmieniało się stanowisko papieża w odniesieniu do przemian w Polsce? Ja uważam, że tutaj była ewolucja. Na początku lat 90., czy właściwie w pierwszej połowie lat 90. papież bardzo krytycznie oceniał to, co się działo w Polsce. Uważał, że dziedzictwo Solidarności zostało zaprzepaszczone. Uważał, że także Kościół, chrześcijaństwo jest w Polsce obiektem ataków. Najbardziej wyraziste były te jego słowa wypowiedziane podczas krótkiej wizyty w Skoczowie, gdzie stwierdził, że ludzie wierzący są w Polsce poddani dyskryminacji. Wydaje się, że w drugiej połowie lat 90. papież zaczął doceniać pozytywy polskiej demokracji, pozytywy III RP. Rzeczywiście ta, zwłaszcza jego wystąpienie w Sejmie, było taką wielką pochwałą tego, co my jako naród osiągnęliśmy w ciągu tej dekady niepodległości. Ale przede wszystkim to wystąpienie to była taka Magna Carta polskiej demokracji. Papież wyraźnie pokazał, jakie są fundamenty demokracji, te moralne fundamenty demokracji i jakie wartości muszą być przestrzegane, żeby demokracja nie zamieniła się w swoje przeciwieństwo. Jak wiadomo, w różnych encyklikach, w różnych swoich wystąpieniach papież podkreślał, że demokracja bez wartości może się przerodzić w totalitaryzm. Ja już wtedy miałem wątpliwości, czy to jest trafna diagnoza, w pełni trafna diagnoza i do dzisiaj te wątpliwości mam. Ja zagrożenia totalitaryzmem w Polsce nie dostrzegam, ale dostrzegam inne, równie niebezpieczne zagrożenie, to jest zagrożenie nihilizmem. Z całą pewnością dzisiejsza polska demokracja wypłukiwana jest z tych trwałych fundamentów moralnych i proszę się przyjrzeć kształtowi życia politycznego. Tam jest coraz więcej cynizmu, coraz mniej szczerości, coraz mniej troski o dobro wspólne. Niestety wydaje się, że te przestrogi, które Jan Paweł II formułował 10 czy nawet 20 lat temu, dzisiaj stają się coraz bardziej aktualne. A z czego mogło wynikać to właśnie zestawienie demokracji i totalitaryzmu?
Ja miałem zawsze kłopot ze zrozumieniem tego zestawienia. Do dzisiaj mam ten kłopot, bo demokracja ma wiele schorzeń. Jako polityk demokratyczny jestem tych schorzeń świadom, być może nawet lepiej niż ogromna większość obywateli. Ale mimo wszystko ja nie widzę w Polsce ani w innych krajach demokratycznych groźby totalitaryzmu. Owszem, mamy do czynienia z napływem pewnej ideologii, która niesie w sobie takie przesłanie bardzo represyjne. Mam na myśli tę ideologię, taką szeroko rozumianą ideologię politycznej poprawności, która przybiera różne mniej lub bardziej absurdalne formy. No, ostatnią taką skrajnie absurdalną formą jest ideologia gender. Ale przez cały czas uważam, że także w Polsce ludzie wierzący, ludzie przywiązani do tradycji narodowej, do dziedzictwa chrześcijańskiego, dysponują demokratycznymi instrumentami, by przeciwstawiać się tej ideologii. Panie ministrze, w 2005 roku w Tygodniku Powszechnym ukazuje się pański tekst, to już jest po śmierci Jana Pawła II. Pisze pan w tym tekście: wczytanie się w tę myśl i przełożenie jej na polski czyn to najważniejszy obowiązek dzisiejszego pokolenia. Chodzi oczywiście o myśl Jana Pawła II. O jaki czyn tu chodzi? Tutaj chodzi o czyn wielowymiarowy. Tutaj chodzi o czyn zarówno ten duchowy, podniesienie jakości polskiego katolicyzmu, pogłębienie tego katolicyzmu, tak żeby on był mocny nie tylko w tym wymiarze masowym, ale także w wymiarze osobistego świadectwa, w wymiarze intelektualnym, w wymiarze obecności w życiu publicznym. A chodzi także o czyn bardzo konkretny. Chodzi o nadanie polskiej demokracji lepszej jakości, o nadanie polskiemu kapitalizmowi, tej gospodarce wolnorynkowej, charakteru bardziej zgodnego z godnością, wolnością osoby ludzkiej, z takimi wartościami jak rodzina, jak patriotyzm. I ja wiem, że po śmierci Jana Pawła II wielu ludzi, w tym ja sam, postanowiło zaangażować się w życie polityczne po to, żeby dawać świadectwo temu nauczaniu. Z goryczą mogę powiedzieć, że dzisiaj większości tych ludzi już w polityce nie widzę. Na końcu tego artykułu w Tygodniku Powszechnym zadaje pan takie pytanie: czy Polska po Janie Pawle II ma szansę stać się Polską Jana Pawła II? Czy dzisiaj, po 9 latach od śmierci Jana Pawła II, jest pan bliższy odpowiedzi na to pytanie? To nie jest Polska Jana Pawła II. Nie mam co do tego wątpliwości. Przeciwnie. Myślę, że gdyby Jan Paweł II żył, nie odnalazłby się, że on się nie odnajduje w tej dzisiejszej Polsce. Wierzę też, że ta Polska wyglądałaby inaczej, gdyby on ciągle był z nami osobiście. Bo pozostało z nami jego nauczanie, pozostała pamięć, ale nie ma go z nami na co dzień. Nie ma tego ostatniego w historii Polski monarchy. On był kimś w rodzaju niekoronowanego króla Polski, duchowego króla Polski. Nie mam wątpliwości, że dzisiejszy kształt życia politycznego jest szyderstwem z nauczania Jana Pawła II. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Gowin, były redaktor naczelny krakowskiego miesięcznika Znak, a także były minister sprawiedliwości. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie.